Karol, nie chce ci się spać. Robimy pytanka. Proszę. Losuj jedno. Potem ja będę jedno rosowała. No odpowiedz na nie ty. Ulubione pierogi. Jakie są ulubione pierogi? Moje ulubione pierogi? W sumie to mięso, kapusta, grzyby. Tak? No, nic więcej. To ja odrzuć tam. Dobra, teraz ja sobie przylosuję. Wczoraj pisałam, ale już nie pamiętam, co pisałam. O ja pierdzielę, wlosując największą kartkę. Gdybyś otrzymała nieśmiertelność, ale byłby jeden warunek, co powstrzymałby cię przed zaakceptowaniem nieśmiertelności? Takie pytanie znalazłam, tak, i sama sobie je napisałam i sama sobie takie wylosowałam. Jaki jeden warunek? Chyba warunek siedzi po mojej lewej, a waszej prawej. Tak, po prawej będziesz stronie siedział. Lewej? No to chyba ten jeden warunek. No i jedynym warunkiem by był ten warunek. No i ogólnie moi bliscy. No, no co? No i Marian. Marian też jest bardzo ważnym warunkiem. Proszę. Teraz. Mam nadzieję, że na jakieś takie fajne trafisz. O, jakie małe. Ja to mam szczęście. Czego się boisz? No w sumie niczego. No ta, niczego. No szczerze, no czego się boisz? Że będę musiał kiedyś sprzedać mój samochód. Boisz się tego, że będziesz musiał kiedyś sprzedać samochód? No. A pająków się nie boisz? W sumie nie. Nie tak bardzo. Nie tak kiedyś bardzo. Tam miałem z tym problemy. Aha, teraz już nie masz. O, dobrze, też mam mały. Rosół czy pomidorowa? Pomidorowa. A ty? Rosół. Jak można lubić rosół, ludzie? Na piechotka? Nie. Znaczy mama zrobi dobry rosół, ale ogólnie jako rosół nie lubię. Tak samo w knajpie jakiejś. Co najbardziej cenisz? U ludzi albo w ogóle tak ogólnie. Co najbardziej cenisz? Szczerość. Szczerość. Najbardziej to jednak szczerość. Ja wiem, że najbardziej ceni mnie, a on powie, że kurwa szczerość. No jeżeli chodzi o ludzi, to cenię szczerość, tak? Cechę szczerość. Okej, okay, no dobrze, iść pani. Twoje największe marzenie, myślałam, że to ty wylosujesz to pytanie. Kurde, no. W sumie kiedyś miałam więcej marzeń, w sensie chciałam być tym fotografem, mieć to studio. A teraz moim największym marzeniem jest zdać prawko i zabrać Karolowi Fiata. Ponieważ katuje to auto, tak? I ja będę lepszym kierowcą. Co, co robię? Katuje tego Fiata. Katuje, dokładnie. Katuje Fiata. Przez nas to normalnie jeszcze Świata i pół Ameryki, tak jak ja z tobą. Wykorzystuje jego pełną moc. Czekaj, co, teraz ty. No więc moje największe marzenie jest mieć rodzinę, zdać prawko i nie zabić Karola Mocniaka w najbliższej przyszłości. Wspaniałe, to jest moje marzenie. Co najbardziej szalonego zrobiłeś w życiu? To też było pytanie i myślałam, że właśnie do mnie trafisz. Co zrobiłeś? Może powiem tak, najbardziej szalonego w życiu? No. No oprócz... No to ma być z cenzurą czy bez? No ja najbliżej cię przyciszę. Najbardziej szalonego? No. Wstałem z łóżka. Wstałeś z łóżka. Wiesz, Karol, pisząc te pytanie, myślałam nad innymi odpowiedziami, a ty... No dobra, no to tak szczerze. No co najbardziej zrobiłem szalonego w życiu? No myślę, że poznałem ciebie, nie? To była najbardziej szalona rzecz, jaką mi kiedykolwiek zrobiłem. No tak, odpowiedź czekałam, pisząc to pytanie. Nie ukrywam. Z zachodu jest z tobą masakra. No wiesz co, to teraz zabrzmiałabym nie wiadomo jaką osobą była, no. Chłopie. Czy jesteś uparta? Tak. Jest. Bardziej Karol jest uparty. Jest bardzo uparty. Nie, ty jesteś bardziej uparty. Jest uparta. Ty jesteś bardziej uparty, bo jak ja ci mówię, że nie, pod coś nie podjedziesz, to nie podjedziesz. A ty mnie w ogóle nie słuchasz. No ale obydwa jesteśmy w sumie uparci. On to jest zodiakalny byk, a ja jestem uparta panna. Ile tutaj jest tych pytań? 28 jest w sumie. Żelki czy czekolada? Ja nie jadam tyle słodkiego i jeżeli już mam coś zjeść słodkiego raz na jakiś czas, no to raczej czekoladę wolę.
Chociaż żelki też, no, zależy od ochoty. I tak rzadko ją mam, więc... Karmelki, które mu kupuję tam. No to wiadomo, jak się prowadzi to... Jak często kłócisz się? Więc ogólnie, no na przykład dzisiaj. No aczkolwiek to nie było z mojej przyczyny, tak? No, jak się często kłócę? Kiedyś się częściej kłóciłam, a teraz mi się wydaje, że trochę mniej i naprawdę muszę mieć powód, żeby się pokłócić. Zwłaszcza z Karolem. Proszę. Ale przepraszam, a co dzisiaj się kłóciliśmy? Nieważne, nie będziemy rozczęsywać. Proszę, los. Ale my się nie kłóciliśmy dzisiaj. Nie, to była po prostu ostra wymiana zdań i mój foch. Ale szybko lecą te pytania, Karol, ale my pędzimy. Czy zostałaś zatrzymana przez policję? Czy zostałeś zatrzymany przez policję? Bo ja napisałam dwie takie te... Proszę, opowiedz, czy zostałeś. Ogólnie? Tak, ogólnie. W życiu? W życiu. Około 7 razy. Ale opowiem dwa takie najważniejsze. Proszę, opowiedz. No to wtedy, jak się poznawaliśmy na Starej Hucie. Może Stina mnie ogląda tej pory. No. Trzepali auto, portfele. Nas. No. A druga sytuacja to spisali mnie nad jeziorem, bo skakałem do wody. Ja tam gdzie nie było można. No za krzewiem czy gdzie? No za krzew kupusk. I to tylko dwa. Chociaż czekaj. Nie, to mnie wtedy nie spisali. A wtedy mi się upiekło, bo akurat poszedłem z kuzynem chyba po frytki. Ale też tam była informacja policji. To się nazywa ten fart w życiu, kiedy idziesz z kuzynem po frytki i cię nie spisuje policja. No zresztą no, z policją to ja nie mieszkam. No, ale jeśli chodzi o mnie, to faktycznie na tej Starej Hucie i potem już chyba nigdy. Zresztą ja się boję policji, naprawdę. Ja, to jest moje teraz pytanko. Czy kiedykolwiek byłaś zakochana? Byłam, jestem, będę. Co ja mogę więcej powiedzieć? Marzenka tam wałkiem faworki robi. Kim chciałeś być w dzieciństwie? Rolnikiem. Powiem szczerze. Wychowałem się na wsi. Lubiłem maszyny. No ale wiadomo, człowiek dorasta. Idzie do roboty. Idzie do roboty. No i skończyłem. Jako automatyk, jako rolnik. Ja powiem jeszcze, ja odpowiem na to pytanie, bo jest bardzo ciekawe. Ja w dzieciństwie chciałam być nauczycielką, szczerze. Bardzo lubiłam pisać kredą po tablicy, po stodole. Polski to ty masz obeznane. No, jeśli chodzi o polski, to ja robię poematy, jak nie a wiem. A matematykę się uczy? Jakie masz nawyki, które irytują innych ludzi? Co cię irytuje we mnie? Ale tak szczerze. To, że masz co miesięczną niedyspozycję, to tam jeszcze zniosę. Aha. Ale... No powiedz, no ja mówiłam. Z dogadaniem się wtedy jest naprawdę ciężko, no. Bo to się ma wtedy 10 wiatrów. W dupie. Będzie musiała wysiąść. Nie, dupa to jest dupa. I... No wiadomo, no trzeba to znieść, nie? Przemilczeć się i tyle. No ale tak to nie masz chyba irytujących rzeczy. Nie mam? No nie, kiedyś miałaś dużo, a teraz to... No, wydaje mi się, że trochę spokorniałam. Tak mi się bynajmniej wydaje, ale... Wiecie. No, dwóch nieraz nie pięć. Jakie cechy cenisz u drugiej osoby? No tak, jak już mówiłem. Lojalność. Lojalność, szczerość. I mokre skarpetki. Moje mokre skarpetki, bo lojalność, szczerość, no i tak naprawdę to tyle, tak, żeby osoba, z którą rozmawiam, była szczera, tak, ze mną, no bo wiadomo, jak się jest szczerym. Myślałam, że najbardziej u drugiej osoby cenisz to, żeby miała na imię Paulina, znaczy nazywała się Paulina Rydzek. Jesteś teraz zbyt narcystyczna. Oj tam, no widzisz kolejną... Polonistko. Może czy góra, oczywiście, że może, no tak. Jak no. Ja też może. Może jakieś odpowiesz na jakieś pytania, jak cię zainspirują. Też mogę jakiś wtrącić, jak w tym dzieciństwie. Ile gadamy? Niecałe 10 minut. Serio? Mhm. Twoja największa pasja? Rolnictwo. Rolnictwo i na sygnalem. No co? Pasja? Tak. No jeżeli chodzi, no to właśnie również jest to rolnictwo, tak? To jest zainteresowanie od dziecka, było mi to po prostu wszczepione w krew.
ale również jest druga pasja, robotyka, automatyka, no i przede wszystkim elektryka, tak? No, lubię to robić, sprawia mi to pewną przyjemność i no i nie ukrywajmy, że też są z tego pieniążki, tak? No, więc idzie, pasja idzie łącznie z pracą i myślę, że jest dobrze. Mogę powiedzieć, że moją jakąś pasją była fotografia. Na dzień dzisiejszy w sumie jakoś takiej większej pasji nie mam, no bo mam jednego zwierzaka, będę mieć drugiego, mam trzeciego. Pieska, suczkę. Nie wytniesz tego. Nie wytnę. Niech już wiedzą, że no pieska, suczkę będę miała, Ibi. No i mam, no, trzy zwierzaczki będę miała, na razie mam dwa. Nie pytasz, jakie dwa? Wiem, chodzi ci o mnie i kota. Oj, to ale ty masz taką fajną szczucinę. Nie no, no, moją największą pasją na chwilę obecną jest poświęcanie się rodzinie i robienie pysznych zup. No. Co chciałabyś zmienić w swoim charakterze, wyglądzie? W wyglądzie chciałabym odcisnąć sobie z brzucha, odcisnąć sobie z ramion. Piersi mi w sumie odpowiadają, tyłek też. Uda bym chciała zmniejszyć. Jeżeli chodzi o charakter, to chciałabym bardziej być taka uparta, w sensie, że dążyć do celu, no po trupach to no, nie wiem czy do końca tak tego, no ale... Otworzyć się bardziej pewnie, tak? Nie, już znaczy... się otworzyłam na świat i widzicie. I po co mi to było? Żeby się otwierać na świat. No co no. Dobra, odsuję dalej, bo pytań mamy dużo. Gdzie dużo już końcówka? Karol, chłopie. Najlepsza rzecz, jaka ci się przytrafiła? Kupiłem auto. Znaczy, poznałem Paulinę. Uważam, że auto. Z autem będzie pochowany. Ale no, ostatnio słyszałam, że ci się odmieniło i że chcesz Volvo, więc no, nie wiem, czy tak ten Fiat to się teraz samotnie nie będzie czuł. Zobaczymy, jak to będzie. Kolejne pytanie. Jakiegoś fajnego SUV-a może bym kupił. Ale to... Dalsze plany może za jakieś 2 lata. No, albo 20. No tyle co kupiłem tak naprawdę Fiata, nie? No. Ja coś większego bym potrzebował. Jeszcze coś solidniejszego, coś jeszcze takiego męskiego. Albo Volvo, no, ale na pewno SUV. Tira proponuję. Zmieścisz tam wszystkie moje bagaże na wakacje. Czy dążysz do celu po trupach? Jeżeli chodzi o rzeczy takie związane z rodziną, to tak, nie chcę być z nikim pokłócona i nie chcę jakichś takich dziwnych ran rozdrapywać jak kura pazurem, a jeżeli chodzi o jakieś takie cele zawodowe, szkolne czy coś, to jeżeli chodzi o to, to jak mam jakąś pracę, to ja muszę ją w tym koniecznie dniu zrobić i jeszcze w tym samym dniu odesłać, i więc jeżeli chodzi o to, to dążę po trupach do celu, ale jeżeli takie inne rzeczy, to nie. Też tak mam, jak mam coś do zrobienia, to muszę zrobić dziś, bo później... Bo mnie roznosi, ja nie... muszę to zrobić, proszę losuj. Muszę to zrobić, bo inaczej no nie zasnę. No. Ulubiona bajka z dzieciństwa. Ulubiona? Najbardziej ulubiona? No, możesz kilka. Poczekaj, bo muszę się teraz zastanowić. Kiedy chyba to było? W Flintstonowie to było, wiesz? Lubiałem bardzo oglądać, no. A ja Scooby-Doo. No, Scooby-Doo, where are you? Ja miałam kilka, nawet Barbie ostatnio oglądaliśmy, Syrenkolandię. To było ciężkie. To było wspaniałe. Poczułam się jak ośmiolatka znowu. Boże Narodzenie czy Wielkanoc? Boże Narodzenie ma w sobie taką piękną magię, no wszystkiego, jest bardzo wspaniałe. Aczkolwiek Wielkanoc też jest równie piękna i moje dwa ulubione dni z tych świąt to jest po pierwsze Wigilia, Wigilia jest wspaniała dla mnie, i święconka, święconki zapach jest po prostu nie do opisania, nie? No, taka kiełbaska, krzanik, myślałam bardziej o takiej babeczkę i tym wszystkim. Znaczy ocet. Jaki ocet? Co wy do koszyczka ocet dajecie? Nie ocet, ten... Krzan? Musztarda? Krzan. Aha, mamy krzan, też to wiem. Się z ocetem. No, co tam masz? Jak widzisz siebie za 10 lat? Jak widzę siebie za 10 lat? To się zobaczy, nie chcę zapeszać. Może jako właściciel firmy. Z własnymi 2 samochodami i domem. A może... Na pewno jako... Okaże się, no nie mogę tak powiedzieć, jak siebie widzę za 10 lat, bo to widzisz czasem, tak? Tak.
Trzeba dążyć do celu, dążyć, uczyć się i to kiedyś przyniesie rezultat. Ja bym na to pytanie odpowiedziałabym jedno. Albo bym umarła za te 10 lat, no bo nie wiem. No albo z tobą, co się mogło powiedzieć. Przyczepiłeś się do mnie, ja do ciebie, już trudno nic nie wypowiedzieć. Znaczy, no to na pewno. To na pewno. Słodkie czy słone? Słodkie. Ale staram się ograniczać. Co? Proszę. Aż mi paluszki szczeliły. Dajesz. To będzie bomba pewnie. Nie. Nie? Ulubiona potrawa. O, Karol ma kilka. Najbardziej? No. Sałatki. Sałatki? Makaronowe. Sushi. Mielone. Mielone. Ale tylko mojej mamy. Tylko i wyłącznie. Tak. No i spaghetti. No i takie tam. Karol ogólnie jest dobrym człowiekiem. On wszystko zje. Nie mogę narzekać. Wszystko. KFC czy McDonald's? Dzisiaj byliśmy. Adekwatne do tego, gdzie byliśmy, aczkolwiek nie do końca, ponieważ wolę McDonalda. Ja też wolę McDonalda. Ale kurczaki są lepsze w KFC. U mnie za kurczakami nie przepadam. Zostały dwa pytania decydujące. Decyduj dobrze. No, woreczka nie bierz mi. Woreczek, papa. Twoja największa wada i zaleta. O, chcę tego posłuchać. Wada? Tak. Upartość. Tak. Zaleta, lojalność. Zastanawiam się nad tymi wadami, bo jeszcze ich jest dość sporo. Miała być jedna. No, ale dała wiele więcej. No, ale upartość, no to faktycznie. Kot czy pies? Oczywiście, że kot. O, ciężkie pytanie. No. A ty byś na nie odpowiedział? Ja wolę ogólnie kotki. Ja też wolę ogólnie koty, w sensie wiem, że... Zdarowałem, lubię pieski. Znaczy ja ogólnie bardziej wolę koty. Ale tylko i wyłącznie... Dobra, nie będę mówił. No, ja ogólnie bardziej wolę kotki, ponieważ są takie jak ja. W sensie mają gdzieś ludzi, przychodzą jak coś potrzebują. A ja nic nie potrzebuję. Po prostu duże psy. Ja... Pies jest fajny, bo jest taki naprawdę przyjacielem człowieka, aczkolwiek no... No, piesek jak piesek, tak? No, wolę kotki, takie do mizianka. Chcesz na jakieś jeszcze pytanko odpowiedzieć z tamtych tych? I... Witajcie. No, witamy was serdecznie. W dniu dzisiejszym, ale o wiele wcześniej robiłam pytania z Karolem. Odpowiedzieliśmy, mogą się niektóre pytania powtarzać, ale nie wszystkie. Marzenko, proszę, losu. I po prostu byś odpowiadał na swoje pytania, a ja na swoje. To tu położę, o. Losu czy pomidorowa? Pomidorowa. Ja też odpowiedziałam pomidorowa. Ale nie pamiętam, czy to miała Karol? Chyba Karol. Nie, ja to miałam. Dobra. Twoja ulubiona książka. Myślałam, że ty to wylosujesz, no ale dobra. No, ja ogólnie jako takiej książki ulubionej nie mam. Aczkolwiek ostatnio taką książką chyba, którą przeczytałam, była... Jaka ona była? Coś chyba z Grejem, czy coś tego typu. Szczerze nie pamiętam teraz. No, ale ogólnie ulubionych książek nie mam. A ty jakąś masz ulubioną książkę? Jakiś rodzaj może, ulubiony rodzaj może. Znaczy nie, ja wszystkie książki, znaczy wszystkie, no najbardziej to lubię chyba takie przygodowe, takie, no albo jakieś takie z życia wzięte. Jak coś robimy hot dogi, dlatego tak jest, wiecie, tak wszystko naźgane w kuchni, proszę. Czy śledziłaś kiedykolwiek... Siedziałaś kiedykolwiek. A, czy siedziałaś kiedykolwiek za kierownicą? Siedziałam kiedykolwiek za kierownicą. Ja też. Nawet jeździłam Oplem. O, Marzenka Oplem, ale no nie ukończyła prawka jazdy. Po co? Ja siedziałam i moje poczynania widzieliście. Morze czy góry? Odpowiadam już dzisiaj na to pytanie, więc u mnie jest morze, a u ciebie? U mnie też. Lubię góry, ale wolę morze. Czy kolekcjonujesz coś? Czy ja coś kolekcjonuję? Kiedyś kolekcjonowałam kubki. No właśnie. A teraz magnesów mamy dość sporo. Tak, ale kubki kiedyś kolekcjonowałam. Ale tak ja nie jestem raczej takim zbieraczem aż tak bardzo. No, mój tata ma zbieractwo. Nie, raczej takim zbieraczem nie jestem. Kolejne pytanko. Czego się boisz? Ja się boję aktualnie tego, że kogoś z moich bliskich mogłoby zabraknąć w tym momencie na przykład. Tego się najbardziej boję. Niczego innego nie. Twoja ulubiona herbata, Earl Grey.
No ale czarna jaka? No czarna Earl Grey. Ale nam szybko idzie. Najlepsza rzecz, jaka ci się przytrafiła. Najlepsza rzecz, jaka mi się przytrafiła, to jest po pierwsze to, że się urodziłam w dobrej rodzinie, w kochającej rodzinie, która się szanuje, akceptuje i jest ze sobą. No i ten taki zgradzik, no. Zrobiłam z nim Q&A, bo nie mogę narzekać. Naprawdę, słuchajcie, mogłam szczerze gorzej trafić. Czy przeszkadzają ci hejterzy? Hejterzy jako hejterzy mi nie przeszkadzają, ale ich głupota owszem. To jest najpiękniejsza odpowiedź. Czy jesteś uparta, że odpowiadam na to pytanie i może Marzenka też odpowiedzieć? Ja zależy o co, bo czasami jestem uparta, ale ogólnie tak w życiu. Ja muszę sobie bułki wstawić do hot dogów. To proszę, wstawię. Patrzcie, jesteście na żywo. Nie będę robiła cięcia. Ale tu ciepło mi poleciało po nóżkach. To jest moja nóżka. Muszę je pilnować, bo tu w sumie na niej nie ma, wiesz, jakiejś tam specjalnie. Ile je pilnować? No, trzeci ten... Tylko aż się zarumieni. Dobra, no to będziesz pilnowała. Bo na opakowaniu nie było tam żadnych tych. Dobra, mam pytanie. Co to butelka chyba strzeliła? Tak. Tam ta druga też. Boże Narodzenie czy Wielkanoc? Boże Narodzenie. A ja powiedziałam, że się nie da odpowiedzieć i to i to. KFC czy McDonald's? Odpowiadałam już dzisiaj, ale wolę McDonalda. Czy chodziłaś na lekcję tańca? W życiu. A ja chodziłam. Co prawda rok. Lewe nogi. Co prawda rok chodziłam, ale dostałam brązowy dyplom i gdzieś medal, ale medal mi zaginął. Czy dążysz do celu po trupach? Już odpowiadałam na to pytanie wcześniej, ale nie dążę. Dobrze, że ty na ten temat wiecie. A ty, Marzenka, dążysz? Tak, cały czas trup się za mną ściele. No. Czy kiedykolwiek byłaś zakochana? Już odpowiadałam na pytanie. Nigdy. Nigdy, ja zawsze rozsądkiem jechałam. No. Dobra, dlaczego zaczęłyśmy nagrywać na YouTube? To obydwie można odpowiedzieć. Ja w sumie, no, tak trochę z nudów, no, w sumie już nie pamiętam, dlaczego zaczęłyśmy nagrywać. Znaczy, mnie się wydaje, że ciebie to zainspirowała youtuberka ta... Weronika. Weronika. Szusz. I właśnie tego, i potem ona mówi, a może ja bym też. Ja mówię, no dobra, no to próbuj pomału, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i w sumie, no, to w sumie ja cię tak trochę może... Tak, może, no, jeżeli chodzi o to, to mnie pchnęła. Pchnęłam w to, w tym kierunku. Ja zaczęłam spotykać się z Karolem, to zaczęło mi po prostu więcej ludzi przybywać, bo też polecał swoim znajomym. Dlatego, że to tak przybywa i już jest prawie 800. Tak, za co dziękujemy. Oczywiście, proszę. I prosimy o więcej. Tak. Kot czy pies? Papuga. Nie, jednakowo nie mam tam jakiegoś. A chociaż nie, może bardziej pies, bo... To ja Karol powiedział, ja powiedziałam kot. Może bardziej, kot to moje życie. O której budzisz się rano? To zależy. Teraz ostatnio coś mi weszła faza, żeby się po 6 budzić. A może ja do pracy wstaję wcześniej. No ja też się od rana 8 chodzę. No. Czy zostałaś zatrzymana przez policję? Ja raz. Nie, byłam grzeczna. Ale ja w sumie nie z własnej winy. Ulubione pierogi. Karol dostał te pytania, ja mogę powiedzieć pierogi z grzybami mojej produkcji. Oczywiście. Film czy książka? Książka. To było banalne. Szybciej nam zajdzie niż ja z Karolem, jak gadałam. Czy wygrałaś jakiś konkurs w szkole? Wygrać chyba nie wygrałam, ale najwyższe miejsce, jakie zajęłam, to w konkursie chyba recytatorskim i drugie miejsce. Zawsze mnie brali, bo ja mówię głośno i mnie słychać i w miarę wyraźnie. Twoje ulubione perfumy? Nie mam ulubionych perfum. Jak to nie masz? Co nie, kłamiesz? Nie mam. Tak naprawdę takiego typowego jakiegoś tam zapachu, że jak niektórzy, że mają cały zapach przez jedno, no przez całe życie dajmy na to. No już tam żyją i mają ten jeden zapach, bo są tacy ludzie, że tylko te perfumy są z nimi kojarzone, na przykład jakieś tam Chanelki czy tam inne. Ja nie mam, bo ja perfumy wcześniej bardzo często zmieniałam. Ale przede wszystkim no zapachy na pewno z Avon, Persaivy, nie Persaivy. A teraz ostatnio te Rebel. Fair Airway. No to znaczy to sobie wybrałam na zapach na ten rok kalendarzowy. Dobrze, to teraz ja się będę rozwodziła nad tym pytaniem. Chyba już, nie? Dotknij ręką. Dobra.
kim chciałaś być w dzieciństwie? Odpowiadałam na to, ale jeżeli tak pierwszy rzut myśli, to po prostu chciałam być nauczycielką, bo bardzo lubiłam pisać kredą i w ogóle... Mówisz wyłączyć to już? No, bo niech to postoi, no, nie? W piekarniku niech to postoi. Zamknij ten i tego. Chciałam być nauczycielką, aczkolwiek no, pedagogika nie jest dla mnie. A ty masz, jakim chciałaś być w dzieciństwie? Ja? No. Co, nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Ja chciałam być nauczycielką, ale... Ja chyba nie miałam nigdy jakichś tam, jakichś takich predyspozycji. Teraz bardzo lubię z kwiatami coś robić. Proszę. Chyba nie znam jakiegoś talentu. Jakie są twoje ulubione kanały? Na YouTubie. Na YouTubie. Ja mam w ogóle jakieś ulubione kanały? No, Szusz oglądałam właśnie tą Weronikę. No, vlogi, tak, właśnie. Jeżeli jeszcze Laura Ogrodowczyk oglądali, ale teraz tak jakoś... Jakoś to ciekawi mnie tematyka. Znaczy, no, ja rozumiem, że wiadomo, że ma dziecko i... Każdy z nas kiedyś tam jakiś etap zaczyna swojego nowego życia, no aczkolwiek jej treści przestały mnie jakkolwiek interesować. Kiedy nagrywali wszyscy rodzinnie, wspólnie, jak najbardziej. Teraz jakoś niekoniecznie. A ja no ogólnie, no mogę się powiedzieć, bo ty tak średnio to oglądasz YouTube'a, a możesz odpowiedzieć na to pytanko. Żelki czy czekolada? Nic. Jak, żelki? Przecież mam ochotę na słodycze. I no, ja ogólnie do jakichś youtuberów, tam gamerów, czy takich tego, lubię oglądać. Kiedyś jakichś... były żelki, ale teraz to mi przeszło ochotę na słodycze. No, no jakichś ulubionych nie mam. Słone czy słodkie? Kiedyś słodkie, a teraz ani to, ani to. Jakie masz drugie i trzecie imię? Więc ja mam Anna Maria. A ja Aneta Elżbieta. No, i to by było na tyle. 28 pytań. Tu jest. Tam też było 28. I co? Trochę coś wiecie, trochę ja wymyślałam z internetu. Trochę tak, no, brałam z głowy. Więc co? Niecałe 10 minut, czyli macie około półgodzinnego filmika, który się pojawi we walentynki, więc życzymy wam miłego dnia z waszą drugą połową, bądź ogólnie, no. Nawet jeżeli wszystkimi jesteście... osobami, które kochacie. Tak, nawet jeżeli jesteście sami, to pamiętajcie, macie sami siebie kochać. Nikt was tak nie pokocha, jak wy sami. Więc Marzynka wystawia warówki. Do zobaczenia w następnym filmiku. Mam nadzieję, że vloga dla was też złożę.